stąd się, że tak powiem, wyrastają te dyskonty właśnie w środku osiedla. Ja podam taki przykład, że tak powiem, z mojej miejscowości. Jest dzielnica, to była dzielnica jeszcze do niedawna, na której tak na dobrą sprawę były olbrzymie grunty rolne, tak? I jak ja to mówiąc przysłowiowy, autentycznie była hodowane warzywa, potocznie się mówiło, tam jeszcze są pola kapusty. Dzisiaj jest to jeden wielki plac budowy, ale pierwsza inwestycja, pierwsza, która została zrealizowana, gdzie jeszcze nie było nawet połowy mieszkania, nawet dziur w ziemi nie było deweloperskich, to były, że tak powiem, dwa dyskonty. I jedyna boczna droga śrutowa wiodła do tych dyskontów. Dopiero potem, że tak powiem, powstawały osiedla. Często decyzje te urbanistyczne, rozwoju, planowania są wręcz błędne, szkodliwe dla ludzi, którzy mają mieszkać na nowym osiedlu czy w nowej dzielnicy. Pierwszeństwo, że tak powiem, największą siłę przetargową mają właśnie te sieci sklepów wielkopowierzchniowych i to one często są na tyle silne, żeby przeforsować swoją koncepcję urbanistyczną. Więc możemy się spotkać z sytuacjami, w którym osiedle jest obudowane wokół takiego sklepu wielkopowierzchniowego czy hipermarketu. Ale to nie oznacza, że najpierw powstał dyskont, a potem powstały osiedla. To jest olbrzymia rola, że tak powiem, architektów miejskich, powiatowych, gminnych, wojewódzkich i planowania przestrzennego. W planowaniu przestrzennym na jakimś tam obszarze mówi się o tym, że ta część takiego terenu jest przeznaczona pod usługi. Pod usługi i handel. I w zasadzie każdy, ja, pan redaktor, każdy może pójść i powiedzieć sobie do właściciela tego gruntu: słuchaj, ja bym chciał od ciebie tą działkę kupić. Tyle tylko, że jeżeli ja chcę wybudować tam niewielki sklep, powiedzmy o powierzchni, nie wiem, 100 metrów, to już jest spory sklep, no to cena tego gruntu w stosunku do powierzchni lokalu, który ja chcę tam wybudować, jest naprawdę wysoka. Bo przez ten sklep 100-metrowy przewinie się tylko określona liczba klientów. Natomiast jeżeli ja chcę wybudować dyskont o powierzchni 300-400 metrów, to liczba i asortyment, który ja będę oferować na tej powierzchni, będzie zupełnie inny i dużo szerszy, aniżeli w małym sklepie. Czyli według mnie konkluzja jest następująca. Tam, gdzie są grunty prywatne, o cenie decyduje rynek. Czyli masz pieniądze, proszę bardzo, ja ci mogę to sprzedać, jeśli cię na to stać. Ale tu wchodzimy w tak zwaną politykę, nazwałabym to handlowo-urbanizacyjną. To jest kwestia również określonej polityki i nie jest to interwencjonizm państwowy. To daleko w ogóle od takiej myśli mnie jest, ale to jest tak, jeżeli mam duży grunt i to są grunty prywatne, przecież grunt prywatny jest obok gruntu gminnego, czasem te grunty sąsiadują ze sobą. Więc jeżeli jako urbanista oceniam, że na danym obszarze, w tym konkretnym mniej więcej miejscu mają być usługi i handel, to jeżeli chcę wspierać rodzimą przedsiębiorczość, bo przecież to, co ja mówię o cenach, o tym, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać, to jest wiedza powszechna. To jest popyt i podaż. Tutaj nie ma żadnej filozofii. To przecież jako gmina, jako powiat mogę wykupić ten grunt po cenie oczywiście rynkowej i wtedy, jeśli jestem właścicielem takiego gruntu, to tak na dobrą sprawę mogę go wydzierżawić na 30 lat. Ba, mogę sama wybudować tam halę handlową i wydzierżawiać to swoim zainteresowanym przedsiębiorcom. A więc tutaj jest również państwo, samorząd ma określone narzędzia do wspierania
rodzimej przedsiębiorczości. Ja sobie wyobrażam bardzo prosty przykład. Jest hektar gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na usługi i handel. Dalej mają się rozwijać osiedla mieszkaniowe. Ja nie widzę powodu, dla którego nie kupię połowy tego gruntu, nie zrobię tam po prostu hali targowej i nie widzę powodu, dla którego obok mam nie egzystować z dyskontem czy z halą, w którą zainwestował, że tak powiem, przedsiębiorca od naszego sąsiada. Pozwólmy i stwórzmy warunki do konkurowania naszym przedsiębiorcom z przedsiębiorcami bardziej może nie tyle doświadczonymi, ale posiadającymi większe zaplecze kapitałowe. I wtedy będzie to będzie uczciwe. Tu jest bardzo, bardzo duże pole do popisu dla polityków. Ten proces we wszelkich państwach jest kontrolowany lub z drugiej strony wspomagany. Optymalną sytuacją jest w przypadku Polski, w której żywność stanowi bardzo duży procent gospodarki, aby to polskie sieci sklepów sprzedawały polskie towary za granicą. No przecież tak właśnie uczynili Francuzi czy Niemcy w Polsce. To jest nie tylko to, że oni sprzedają swoje towary, ale jednocześnie też uzależniają sieć lokalnych dostawców, polskich rolników, jako dostawców właśnie takich firm europejskich czy wręcz globalnych. Właśnie to chcielibyśmy osiągnąć w Polsce. Ten patriotyzm gospodarczy, gdzie kupujemy towary w naszych polskich sieciach i gdzie polscy rolnicy sprzedają do polskich sieci, a konsument jest w Niemczech czy we Francji. To powinien być cel polityki tutaj w Polsce gospodarczej, patriotyzm gospodarczy i równa konkurencja z kapitałem zachodnim. My w Polsce musimy jeszcze dużo zrobić, jeżeli chodzi o wspieranie własnej przedsiębiorczości. Nie tylko za granicą, ale również i w kraju. Odnosząc się, że tak powiem, do przykładu tych sieci zagranicznych. To, że kapitał ma narodowość, to od kiedy powstał kapitał, to jest rzecz oczywista. To nie wynika ani z ideologii, to nie wynika z żadnych, powiedziałbym, ukrytych przesłanek, ale to wynika po prostu z interesu narodowego. Bo skąd się bierze narodowość kapitału? Narodowość kapitału bierze się z narodowości przedsiębiorcy. W związku z powyższym tutaj jakakolwiek dyskusja czy znak zapytania, albo nawet była taka teoria, kapitał nie ma narodowości, to jest nieprawdą. Natomiast jeśli chodzi teraz o to wspieranie przedsiębiorców, myślę, że ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o cały system finansowy, to nie jest tylko kwestia finansowania bankowego, to jest kwestia całego systemu, a mianowicie ulg podatkowych. Jeśli się rozwijasz za granicą, to masz ulgę podatkową, bo podatki masz płacić u mnie, tak? Ale w innym kraju są niższe podatki, więc ja ci dam ulgę podatkową. To jest kwestia ubezpieczenia ryzyka. Ja nie chcę tutaj wymieniać, że tak powiem, konkretnej nazwy, ale powiem, jest towarzystwo ubezpieczeniowe, również niemieckie, tak? Proszę zauważyć jedną rzecz. Każda jedna firma, która rozwija się poza swoim miejscem narodowym, praktycznie może ubezpieczyć swoje należności. I jeżeli te należności ubezpieczy, a jakieś ryzyko się ziści, po prostu ma to rekompensowane, ale w trybie ubezpieczeń.
Natomiast Polska nie wykształciła organizacji ubezpieczeniowej, która objęłaby ubezpieczeniem ryzyka inwestowania, ale w sensie nawet należności, nie utraty kapitału za granicą, ale powiedzmy wspierania rozwoju tej przedsiębiorczości poza granicami Polski. I to jest olbrzymie zadanie i wyzwanie dla nas, żebyśmy taką organizację sprawną mogli wykształcić. Mówię tu o takim wspieraniu, gdzie nie każdy biznes wychodzi nie dlatego, że przedsiębiorca oszukał, tylko dlatego, że nie doszacował określonego ryzyka, działając naprawdę w dobrej wierze. Zostawianie przedsiębiorcy, który inwestuje swój kapitał poza granicami Polski, samemu sobie, bez możliwości ubezpieczenia określonych ryzyk, powoduje tylko dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że inwestują tylko ci przedsiębiorcy, których jest na to naprawdę stać, a ci mniejsi, którzy mogliby się rozwijać, oni mają za mały kapitał, żeby wziąć na siebie ryzyko inwestowania. Ja nie mówię, że trzeba inwestować w Afryce, ale inwestowania poza najbliższymi granicami Polski. Ludzie się tego po prostu boją. Muszą dostać wsparcie instytucji finansowych, rządowych, nie dotacje, nie darowizny, ale wsparcie od strony ryzyka. Poza tym muszą dostać edukację. Nasi przedsiębiorcy są naprawdę dynamiczni i bardzo chętnie będą rozwijać swoją działalność nie tylko w kraju, ale i w państwach ościennych, zwłaszcza jak mamy swobodny przepływ kapitału. Ale państwo musi o tych przedsiębiorców zadbać. Ja jako przedsiębiorca muszę wiedzieć jedną podstawę, muszę mieć tego świadomość, że jeżeli pracuję uczciwie, inwestuję uczciwie zarobione pieniądze z całą swoją najlepszą wiedzą, dokładnością i starannością, ale nie jestem ja alfą i omegą. Inwestując może dojść do ziszczenia się określonego ryzyka. Może mi się ten biznes zachwiać. W związku z tym muszę wiedzieć, że za mną stoi państwo, które nie to, że da mi pieniądze, ale stworzyło warunki, że ja mogę się ubezpieczyć. Że za mną stoi państwo, że jeżeli wzięłam kredyt w banku rodzimym i ten biznes mi nie wyszedł za granicą, to żaden bank nie powie, no kochany, skoro straciłeś pieniądze, to oddawaj jeszcze nasz kredyt, tylko bank powie, okej, teraz będziesz, kochany przedsiębiorco, jak rozumiem, dalej pracował, my ci to zobowiązanie rozłożymy na 10 albo 15 lat. Nasi przedsiębiorcy nie oczekują, żeby im ktoś coś dał. Oni oczekują jak gdyby zrozumienia i tego, czego my oczekujemy jako normalni ludzie. Lepiej nam się pracuje, lepiej nam się działa. To taki trochę przykład prywatny. Jeśli ja wiem, że ja mogę liczyć na rodzinę w razie trudnej sytuacji, to ja zupełnie inaczej prowadzę swoje życie. Jestem odważniejsza, jestem bardziej kreatywna, ponieważ sama świadomość, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek, ja nie mówię, że jakiegoś wielkiego nieszczęścia, ale jakiegokolwiek potknięcia w pracy zawodowej, już nie mówię, że prowadzę firmę i mogę liczyć na rodzinę, no to przyzna pan redaktor, że działam znacznie odważniej, bardziej racjonalnie myślę, aniżeli w ciągłym strachu, że jeżeli ja, nie wiem, czegoś nie przewidzę, to co ja zrobię? Zostanę bez pracy, bez możliwości zapłacenia czynszu za mieszkanie. Jeśli działam w takim napięciu i w takim strachu, to mój pracodawca raczej nie może liczyć, że ja będę kreatywna, bo strach i obawa po prostu dusi kreatywność. To samo jest z przedsiębiorcami, więc tutaj rola państwa i zadania państwa są naprawdę znaczne, znaczne, znaczne i jest jeszcze dużo do zrobienia.
Mówimy tutaj o różnych aktach prawnych. To nie jest tylko opodatkowanie, ale to jest na przykład umożliwienie bezpośredniej sprzedaży prosto od rolnika, czy cały ruch kooperatyw rolników, czy wręcz stworzenie ulg dla przemysłu spożywczego, który przetwarza te najprostsze produkty w jakieś produkty, które idą do ostatecznego konsumenta, prawda? Więc to są kwestie technologii żywności, tych linii produkcyjnych, pakujących. To są całe olbrzymie obszary gospodarki, które należałoby wspierać w przypadku Polski jako tego producenta żywności. Opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych powinno iść w parze z ulgami dla lokalnego handlu, bo to właśnie na tym polega. Na tym polega, że należy wyrównać te ceny między sklepami dużymi a małymi, tak żeby lokalny biznesmen na nowym osiedlu mógł konkurować z tym dużym sklepem, który jednak powinien być oddalony gdzieś o 2 kilometry. To nie może tak być, że nowe osiedle czy nowa dzielnica jest obudowywana z myślą o tym, żeby interes pasaży handlowych czy sklepów wielkopowierzchniowych stał na pierwszym miejscu. Państwo ma narzędzia do tego, żeby wyrównywać szanse polskim przedsiębiorcom z tymi, którzy mają trochę więcej kapitału. Natomiast zakazem, odległościami w zasadzie niczego się według mnie nie zwojuje. Ja się cofnę, że tak powiem, argumentując tą tezę, do powiedzmy jeszcze 10 czy 15 lat wstecz. Przecież duże markety powstawały tak naprawdę na obrzeżach miast i nie było ich dużo. Ale proszę zauważyć, co tam się działo po południu i w weekendy. Żeby nie wiem, jak duży był parking, to nie było gdzie zaparkować. Było nawet, ja pamiętam, to było z 10 czy z 15 lat, że jak przychodził weekend, to atrakcją często dla rodzin było wyjście do galerii, do marketu, do dużego marketu. Więc można powiedzieć tak, ale to było coś nowego, to teraz nam to spowszechniało, rzeczywiście będzie nam łatwiej pójść do sklepu. Ja myślę, że ważniejsze jest tworzenie warunków, bo to daje trwałą podstawę, to daje silną podstawę i mało tego, to jest w tym momencie niewzruszalne. Natomiast jeżeli powiemy tak, w odległości, przyjmijmy, 2 kilometrów, nie wiem, może 5, nie może powstać żaden dyskont czy żaden market, to tak na dobrą sprawę proszę zauważyć, że można byłoby doprowadzić do przesunięcia w drugą stronę. Czyli bo polscy przedsiębiorcy naprawdę umieją liczyć. Umieją korzystać z warunków, które są im dane. To jest naprawdę grupa, na której można budować silne i budowana jest silna gospodarka. Ale stworzylibyśmy warunki do tego, bo to jest z kolei zwykły rachunek ekonomiczny. Jeżeli nie mam konkurencji, no to jaki ja mam interes w tym, żeby dbać o niskie ceny? Żaden. Konkurencja jest potrzebna. Dlatego ja jestem zwolennikiem tworzenia warunków, przyjmowania, nawet przejmowania dobrych rozwiązań, które sprawdziły się w innych państwach, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości, ale z zachowaniem konkurencji. Dlaczego? Dlatego, że również w interesie państwa i zadaniem państwa jest dbanie o dobrobyt swoich obywateli. Więc nie mogę przeginać, że teraz będę dbać o przedsiębiorców niejako kosztem obywateli, czyli konsumentów. Raczej muszę działać na rzecz równowagi. Dzisiaj ta równowaga w mojej ocenie, ona jest mocno zaburzona, ponieważ warunki, które są tworzone, to jest przewaga dla przedsiębiorców możnych, tak? Posiadających spory kapitał. Więc powinniśmy
wzmacniać i tworzyć warunki do rozwoju naszej dzisiaj może małej przedsiębiorczości, ale z tej przedsiębiorczości mikro, jak stworzymy warunki, wyrosną nam najpierw małe, potem średnie, a potem duże firmy.